czym dla pana jest biel, a czym czerwień? Biel będzie wyzwoleniem, a czerwień krwią, którą przelaliśmy przez te wszystkie lata. Od 3 lat, powiedzmy tak. Od kiedy wiedziałem, że tu się to jest. Na mnie po prostu nie przywiązywałem sobie takiej wagi do tego, a obecnie wywieszam flagę w ogóle. Tak naprawdę wielka, krwawa historia Polski, tej, która zdobywała niepodległość, i tego symbolu, tej flagi biało-czerwonej, tego koloru białego symbolizującego dla mnie i pewno dla wielu ludzi tą czystość i czerwień, czyli tą krew, którą przelaliśmy za naszą ojczyznę. To też tak naprawdę symbol pracy, bo jest to moim zdaniem bardzo ważny element takiego celebrowania, żeby swoją pracą, swoją postawą, tym jak przekazujemy kolejnym pokoleniom szacunek do kraju i do flagi, budować też lepszą Polskę. I to jest chyba najważniejsze. Twierdzę, że flaga, te barwy, poprzez historię to był jeden z takich czynników naszej państwowości. Obok kultury, obok tradycji, obok orła, który był zawsze naszym godłem. I to powinniśmy nauczyć się szanować na nowo. My tego nie szanujemy. Powinniśmy się nauczyć szanować i nauczyć szanować młode pokolenia. To samo święto powinno też posłużyć nam do tego, żeby poczytać trochę o tej fladze. Ja dzisiaj usiadłem do komputera, jak poczytałem, jaki to jest odcień czerwieni, że on jest technicznie opisany w kodzie szesnastkowym, to jest też atrakcyjna informacja. Myślę, że warto właśnie 2 maja usiąść i zobaczyć, co to znaczy biało-czerwony, bo nie wszystkie biało-czerwone flagi są identyczne i niekoniecznie ten kolor biały jest biały, a czerwony czerwony. Warto usiąść, zobaczyć dokumenty sprzed 40 lat i jak te kolory zostały określone. Świętujmy, to też jest ważny dzień. I ja zauważyłem w swoim środowisku, że wiele młodych ludzi wiesza te flagi i pewnie tak będzie. Dla mnie te święta, także właśnie święto flagi, powstałe stosunkowo niedawno, są tymi świętami, które moim zdaniem tworzą, odtwarzają nasze poczucie narodowe. I przykład, który mam na Ukrainie, pokazuje, że te święta są jak najbardziej na czasie, bo niepodległość, posiadanie własnego państwa, to nie jest coś, co jest dane na zawsze, to jest coś, o co trzeba walczyć każdego dnia. Niekoniecznie z czynem zbrojnym, ale swoją pracą, tym, że jesteśmy tutaj i wspólnie tworzymy państwo, państwo dla wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów, wyznania czy, że tak powiem, upodobań seksualnych.